Program zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich. Wszystkie treści przedstawione w programie są prywatnymi opiniami zaproszonych gości. Zastanawiam się, czy zabierać tego laptopa, czy... No chluś, zobacz, radio, ale nie, bo ja to chcę ci pokazać, że ja piję tak, jak były już prezydent amerykański. On też pije dwuręcznie. Ale jeszcze obecny, znaczy jeszcze cały czas aktualny, tak mówią. On pije dwuręcznie, bo małe łapki, czy... Cicho tam! Mamy teraz tego wprowadzenie. Mamy cold open. To był nasz gość, którego pokażę za chwileczkę wam tutaj podprowadzić. Jak widzicie, potrafimy zająć się gośćmi rewelacyjnie. Świetnie. Cicho, nie odzywać się. Będzie, ale teraz będzie gadał, rany boskie. Ale wodę daliście. Wodę i to zimną. Wodę daliśmy. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński, zaczynamy. Witamy w FOPA. Kolejny odcinek przed nami. Popełniłem pierwsze FOPA już na początku. A ja chciałem powiedzieć, że on tak fajnie wszedł, że dołączył do nas, po prostu stał się tak częścią tego programu. Tego rodzinnego programu. W rodzinnej telewizji. Naszym gościem dzisiaj jest Mateusz Witczak, dziennikarz. Dużo razy dziennikarz. Ale bardzo dziennikarz. Jesteś, moim zdaniem jesteś najbardziej dziennikarzem w tym momencie. Dziennikarz pisany kapslokiem. Tak. Znaczy, że trzeba krzyczeć. Jesteś dziennikarzem! Okay, ale... Na pewno są ludzie, którzy krzyczą po twojej publikacji. O, tak. Krzyczą i różne dźwięki z siebie wydają, bardzo często składające się w niecenzuralne wyrazy. Natomiast musimy sobie, wydaje mi się, odpowiedzieć na pytanie, kim jest w ogóle dziennikarz, który się zajmuje grami w Polsce. Bo odpowiedź wcale nie jest oczywista. To znaczy mamy masę dziennikarzy, którzy działają jako newsmeni i chwała im za to, bo naprawdę ta funkcja informacyjna mediów jest najważniejsza, to jest cel naszego zawodu. Natomiast wydaje mi się, że relatywnie mamy niewielu dziennikarzy, którzy zajmowaliby się komentowaniem tego, co się dzieje, którzy zajmowaliby się drążeniem tego, co się dzieje, którzy wychodziliby do ludzi, a nie zostawali w swoich gabinetach zamknięci. I to jest, wydaje mi się, pewien problem, bo wy tak podkreślacie, że dziennikarz, ale tak naprawdę to jest dziennikarz jeden raz, tylko w każdym innym medium, w medium mam na myśli nie zajmującym się grami. My osobiście mówimy prezenter. Poczekaj, bo my za każdym razem, kiedy mówiłem dziennikarz, to mówiłem o tobie dziennikarz w innej, troszeczkę innej formie. Troszeczkę innej roli, może tak. Bo pierwszy dziennikarz to jest Papkin, który urodził się lat temu 10, 15? Ojej, ja 15 lat miałem. Akurat miałem zemstę na kolanach. To teraz musisz powiedzieć, ile masz lat, więc... Dobra, nie mów. Nie. A dawno temu? Dawno temu. No urodził się Papkin i Papkin to był taki dziennikarz właśnie, o którym żeś zaczął mówić, czyli ten dziennikarz, który siedział u siebie w swojej jaskini i recenzował giereczki. No tak, no ale wiesz, mając 15 lat trudno z jaskini wyjść. Nie ma się jeszcze ani wiedzy, ani doświadczenia, ani nawet pojęcia o tym, co się chce robić. Już nie wspominając o tym, że nie ma się umiejętności, żeby to robić. Tak naprawdę no, mamy jakiś taki dziwną pozostałość po czasach Secret Service'u, Top Secret'a, no, tych wszystkich kultowych tytułów, na których bazujemy, na których wszyscy domniemuje dorośliśmy. No, jeszcze jeden. Reset? Gambler? Gambler. No. Pamiętaj, to dzisiaj druga FOPA od wejścia. Słuchajcie, nie inaczej, druga FOPA od wejścia. Dobrze. Nie będziesz musiał robić FOP później. To... Nie będę musiał ale robić. Ale nie, ja myślę, że on ma dużo FOP. I Papkin to była też taka postać, która zaliczała po prostu takie grube FOPy. Tak, ale zauważ, to są legendy branżowe. To jest ciekawa właśnie kwestia, że my tworzymy jakieś persony, które to persony, oczekuje się wręcz od nich, nasz czytelnik oczekiwał, żeby one były głośne, wrzaskliwe, może nie jak u Szekspira nic nieznaczące, bo tak uzupełniał ten cytat. Natomiast, żeby coś sobą pokazywały i były wyraźne. Żeby były wyraźne. Osobowości. Tak, natomiast dziennikarstwo gdzieś obok, no oczywiście, że mamy fenomenalnych dziennikarzy. Mam, nie wiem, Maję Staśko, czy... No, mógłbym bardzo długo wymieniać, a nie chcę tutaj robić kolegom dobrze wszystkim. Raczej chodzi mi o to, że ten dziennikarz był trochę bardziej wycofany. Mhm. Problem jest w tym, że pomimo tego, że byliśmy nakłaniani do takiego ekstrawertyzmu i do tworzenia swoich person, no to nie do końca wydaje mi się, udało nam się wykształcić taki dryg, żeby
żeby wychodzić do ludzi, rozmawiać z nimi i tworzyć to dziennikarstwo w kontakcie z dewami, o których piszemy. Mhm. To jest duży problem. Bo... A skąd myślisz, że to się brało? Ze strachu przed dewami, czy z tego, że dewowie nie bardzo chętnie wchodzili w ten kontakt? Dewowie są bardzo chętni, żeby wejść w kontakt. Naprawdę. No teraz nie dalej jak przedwczoraj czy przedprzedwczoraj rozmawiałem z twoim prezesem, Michałem Szustakiem, który no z sercem na dłoni opowiedział o historii Hogów 11-letniej, nie omijając przy tym trudnych tematów. To się może trochę zmienia, jak firma wyjdzie na giełdę, czego wam nie życzę, z mojej tutaj zupełnie egoistycznej perspektywy. Właściciel jest na giełdzie, więc... Embracer to... zgadza się, jest notowany na szwedzkiej giełdzie. Zobaczymy, jak to będzie z Hogami, natomiast u zarania tej branży jest pewna otwartość od strony devów. Co się tyczy dziennikarzy, nie wiem, czy to wynika z tego, że gracz jest trochę introwertyczny i dziennikarz, który się zajmuje grami, nie jest wyjątkiem, również introwertykiem być może. Natomiast wydaje mi się, że trochę jest chory system. Ja wiem, że to są duże słowa, natomiast system zatrudniania dziennikarzy jest systemem skrajnie niesprawiedliwym. Pracujemy od tekstu do tekstu, od newsa do newsa, od zlecenia do zlecenia. Te stawki są zamrożone, bardzo często nie były podnoszone przez wiele lat. Kiedy jeszcze pracowałem w Bauerze, to nie była kwestia 2-3 lat, tylko raczej 10. Pamiętam, jak obcięli stawki w Axlu w 2003 czy w 2004 się zaczął kryzys. 2004-2005, tak do 2012 były zamrożone, nic się nie zmieniło. No i wyobraź sobie, że teraz chcesz zrobić temat, który, jakiś reportaż, który zmieni świat. A może nawet nie zmieni świat, ale gdzieś kawałek go ruszy dalej. I w tym momencie, mając świadomość, że okej, mógłbym zrobić ten reportaż, ale dostanę za niego pewnie nie za wiele pieniędzy. Musiałbym się odezwać do X ludzi, zrobić Y transkrypcji i jeszcze później Z wniosków z tego wyciągnąć, autoryzować to wszystko, materiał na tygodnie. Po prostu większość ludzi, i nie ma ich potrzeby o to winić, dochodzi do wniosku, że to się nie opłaca. Mamy naprawdę masę... Nie wyklika się po prostu. Nie wyklika się. Mamy masę dziennikarzy branżowych, mam tutaj na myśli i Piotra Gnypa, i Macieja Kuca, i Mateusza Gołębia. Mógłbym bardzo długo wymieniać, którzy porzucili te dziennikarskie karwasze, odwiesili ten kawałek swojego życia na kołek, no i teraz się świetnie sprawdzają, czy w dewie, czy w zaczęli zarabiać pieniądze. Tadeusz Zieliński. Jako kierowcy. Nie, na przykład. Nie? Tadeusz Zieliński. Tak, nie chciałem tutaj za bardzo już... wchodzić nie z noskiem. Nie no, też mi się tak zdarzyło. Znaczy, nie mogę z nosem nigdzie wchodzić, bo mam makijaż. Wychodzi na to, że tutaj jest więcej misji niż sposobu na życie. Nie nazwam tego misji. Ale poczekajcie. Ja bym chciał do misji... Jeżeli chcesz ruszyć faktycznie tę bryłę, wiesz, z posad świata. Ale poczekajcie, że bym chciał do misji i tego, co Mateusz robi teraz, to tak dotrzeć, wiesz, tak chronologicznie. A na razie jesteśmy, może nie pod koniec, ale jakoś w jego bardziej środku, a nie na samym początku, kiedy ja chciałem poopowiadać jeszcze troszeczkę i dowiedzieć się troszeczkę historii Papkina. Małego, który zaczął jako 15-latek w CD Action. Dobrze pamiętam? CD Action. Dobrze, 15-latek. CD Action byłeś do 2019? 18? Tak, do 2019. I to był Wrocław? To był Wrocław, częściowo to był Kraków, no bo ja z Krakowa wyrastam i na początku nasza współpraca była taka bardzo luźna. Przygodna wręcz. Natomiast wiem, że nie chcesz dojść do misji, ale ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę. To nie jest kwestia misji, jeżeli ty chcesz napisać dobry artykuł, tylko to jest kwestia pewnej z jednej strony ciekawości poznawczej, z drugiej być może jakiejś takiej egoistycznej chęci dowiedzenia się czegoś o tej rzeczywistości, która nas otacza, czego nie wiemy. Wyjście ja zawsze... z Matrixa. Proszę? Wyjście z Matrixa, żebyś wiedział. No. To znaczy funkcjonuje tyle półprawd, kłamstw i zwyczajnych bzdetów na temat branży gier wideo, że musimy wykraczać poza te kokony. Nie możemy pracować, zamknięci w pokojach, ale to, czy robimy to z poczucia misji? Wątpię. Wydaje mi się, że raczej czynimy to dlatego, że chcemy być po prostu lepszymi osobami. Wiem, że to może zabrzmi truistycznie, ale... Od czasu, kiedy zacząłem w ogóle pracować jako dziennikarz, zawsze mi przyświecało takie marzenie, że chcę kłaść się spać i być trochę bardziej kompetentną osobą, niż byłem, kiedy się budziłem. Ty Kant to by cię nie kochał, muszę ci powiedzieć, wiesz? No jest to trochę imperatyw kategoryczny. No tak. Ale to wiesz, bo jakby tam u Kanta to tą podstawą było to, że to robisz... Tę dziewczynkę ratujesz nie dlatego, żeby uratować dziewczynkę, czyli nie dla misji, tylko właśnie, żeby sobie zrobić dobrze, żeby rano wstać i sobie pomyśleć, uratowałem dziewczynkę. No to raczej na rant bym powiedział i cnota egoizmu, która zresztą jest filozofką w cudzysłowie wyklętą i nie powinniśmy jej tutaj cytować, ale tak, no są takie myśli. A nie masz takiego poczucia, przepraszam, wejdę ci, nie masz takiego poczucia, że to jest też troszeczkę taka... No, to, co przecież powiedział o tym informowaniu, nie czułeś potrzeby informowania innych, wyprowadzania ich z błędu? Słuchaj, inaczej, to jest kolejny raz muszę użyć tego sformułowania. Też solą tego zawodu jest mówienie naszym czytelnikom prawdy, próba dojścia do tej prawdy. Dlatego zalewa mnie krew, nie wiem, czy to nie jest, to jest wulgarne?
Nie, spokojnie. W razie czego wypikamy, ale no, nie, zalewa krew. Nie, nie. No nie wiem, no, porządna, rodzinna stacja, 16:30, atmosfera, tak, zgadza się. Czekaj, testujemy. Nie, dobra, żartuję, nie będziemy testowali. Chcesz komuś pracy dorzucić. Że taka miła atmosfera, tu proszę. Jakieś kalumnie mają paść. Nie, wiesz co, jeżeli krew mnie zalewa w sytuacjach, w których widzę większość polskich serwisów, które na przykład piszą newsa w rodzaju PEGI, tam, Cyberpunk u PEGI, premiera niezagrożona, po czym premiera przesunęła się 3 razy. Dlaczego one tak piszą, te media? Możemy sobie zadać pytanie. No zapewne dlatego, że właśnie są słabo opłacani dziennikarze, którzy robią masę różnych zleceń jednocześnie, którzy nie mają nawet potrzeby ani czasu pochylić się nad tym, co to właściwie znaczy wysłanie gry do certyfikacji. Mm. A przecież, jako się rzekło, devowie to jest no, najbardziej otwarta grupa na świecie. Może przesadzam, na pewno przesadzam, ale na potrzeby ale poetyki programu... Ktoś by wytłumaczył. No, wytłumaczyłby, tak. Jeden telefon, jeden messenger, słuchaj, czy nie pisze bzdury. Tak, piszesz bzdury. Okej, okay, nie piszemy. Natomiast to też jest problem, na który nadepnęliśmy tutaj, a który trawi polskie media dla graczy od lat, mianowicie jakaś cyberpunkoza. Myśmy się już z tego zaczęli na łamach polskiego Game Devu, na którym teraz też piszę, zaczęli wyśmiewać, publikując newsy w rodzaju Cyberpunk będzie miał grafikę. Cyberpunk będzie miał muzykę. Ale wiesz, nastąpiła wiedźminizacja społeczeństwa, to musi teraz być kolejny krok. A to nie jest, to nie są nasze kompleksy, które leczymy w ten sposób. To nie jest kwestia tylko wyłącznie cyberpunka. Znaczy, mi się wydaje, że to jakby są dwa czynniki. Jeden czynnik to jest to, że to się klika. Mhm. I jako, że jestem gdzieś blisko PR-ów i marketingów, to wiem, jak bardzo ciężko jest sprzedać dziennikarzom temat inny niż super klikable. Taki, taki najbardziej oczywisty, że wiesz, w stylu PEGI zaraz wychodzi. Rozkminianie tego, że jakbyś napisał, że jest już PEGI, ale nie wiemy, kiedy wyjdzie, sądzisz, że chociaż nie, to byłby dobry clickbait akurat. Znaczy, at the end of the way, jakby problem z jednej bardziej strony jest... Bardziej poszukiwanie clickbaitów niż faktycznie rzetelne informowanie. No więc tak? Właśnie o to chodzi mi, że z jednej strony mamy to poszukiwanie clickbaitów, z drugiej strony ja czasem wątpię, czy dziennikarze nie wiedzą, tylko po prostu czy oni nie robią tego z rozmysłu, właśnie po to, żeby nabić sobie te kliki. I czy uzupełniając, nie jest to, wiesz, bardziej zachowanie stadne, że jeżeli jeden portal ma, to my też musimy mieć. Powiem w ten sposób. Pytałem się nawet 2 znajomych dziennikarzy w kontekście tego nieszczęsnego newsa o cyberpunka u PEGI, czy wiedzą, że piszą bzdurę. Nie wiedzieli, natomiast również później nie poprawili, ani nie usunęli newsów. No, wydaje mi się, że to, nie wiem, czy to jest kwestia naszych kompleksów, wydaje mi się, że raczej to jest kwestia pewnego lenistwa, bo tematy, zapewniam, leżą na ulicy. Wystarczy się rozejrzeć, bo 2020 to jest wspaniały rok, jeżeli chodzi o pisanie o grach wideo i nie tylko pisanie o... W ogóle wspaniały rok. 2020 jest w ogóle wspaniały rok. Musimy sobie radzić, musimy się trzymać. Miejmy nadzieję, że ten koronawirus w nas resztek ducha nie zabił, a gry wideo zawsze były wspaniałym narzędziem, żeby uciec od rzeczywistości. Miały tę swoją eskapistyczną rolę, którą sprowadzają, w której się sprawdzają znakomicie. Mm-hmm. Do czego natomiast piję, bo jak zwykle z wami, panowie, to rozmowa nam po prostu ucieka w bardzo różne rewiry. Staramy się. Wiem, do tego, że ta wojna kulturowa, jaka się toczy między Zachodem a Chinami, jest też odczuwalna w grach wideo. Piję do tego, że mamy wspaniałe w ogóle gry, które nam trochę przesunęły dyskurs, jeżeli chodzi o mówienie o innym, mówienie o różnorodności. Mam tutaj na myśli czy Tell Me Why, czy Life is Strange, czy Last of Us II, które przecież zostały nominowane jako Dodie Game Awards w kategorii Games for Change. Ale mamy też dużo różnych eksperymentów, które wpisują się we współczesny dyskurs, taki powiedziałbym społeczno-polityczny, i które są super klikalne. Wiem o tym z doświadczenia, bo kiedy jeszcze pracowaliśmy w newsroomie w CD Action, to naprawdę zapewniam was, że 33 trailera gry XYZ nie obejrzy nikt. Natomiast jeżeli jest jakaś, nie wiem, nowa regulacja unijna, która ma dostosować rynek do tej doktryny jednolitego rynku cyfrowego, jeżeli pojawią się komentarze rządowe na temat tak zwanego akta 2, zresztą buzujący od dezinformacji, to są wszystko tematy, w których dziennikarz powinien usiąść, zadziałać, zrobić fajny materiał, który zapewniam, że się kliknie lepiej niż cokolwiek tego dnia. Dobra, to wróćmy do tego Papkina. Miał być o Papkinie, no, troszeczkę bardzo, bardzo ciekawie swoją drogą. To bardzo ciekawie. Natomiast ja już myślałem, że jesteś w połowie programu, bo to był ten temat na połowę programu. A 15-latek, który zaczyna swoją przygodę z grami, który wysyła maile, listy pocztą tradycyjną, wiesza się na drzwiach naczelnego. Kiedy już się przeniosłem do redakcji, no to tego wieszania było trochę więcej i to niekoniecznie na drzwiach. Aczkolwiek
Wiesz co, no, były to czasy zamierzchłe, natomiast jako się rzekło, jeszcze tak stary nie jestem, więc już maile funkcjonowały. Raczej miałem po prostu takie ciche marzenie, żeby o tych grach pisać, bo to mi w ogóle wyrosło z nienawiści do gry wideo, to moje pisanie. To znaczy, kiedy ja się dekowałem, powiem kolokwialnie, w gimnazjum numer 24 w Krakowie, no to odkryłem z przerażeniem pewnym, że absolutnie wszyscy na tym roczniku grają w Tibie. Tibia, doskonale naszym widzom, doskonale wam znana, no była grą, która powiedzmy, że no jakoś nie spełniała moich 15-letnich oczekiwań względem gry wideo. Nie miała muzyki, nie miała udźwiękowienia, a rozgrywka była... No nie możemy używać słów niecenzuralnych. No Tibia, wiemy, tak, Tibia. Tak, no i mój pierwszy tekst, jaki napisałem w życiu, to była taka antyrecenzja. To znaczy, ja grałem godzinę, byłem sfrustrowany, że absolutnie wszystko, w ogóle całe życie towarzyskie wokół toczy się wokół tej Tibii, do której no ja nieszczęsny pasuję jak pięć do nosa. No i potem uciekałem sobie w trochę ten swój świat pisania, ponieważ gry wideo zawsze były czymś mi bliskim. No i ja faktycznie, wiesz... Ale ten tekst o Tibii został przyjęty? Został przyjęty i pojawił się nawet na stronie cdaction.pl, tylko jeszcze starym cdaction.pl, które wpuszczało wszystko jak leci. To wtedy była... I tutaj znowu mam jakieś analogie bardzo brzydkie, które musielibyśmy wypikać, więc... Ja tutaj ci wejdę słowo. Ja wam zdradzę taką jedną branżową tajemnicę. Złe gry opisuje się dużo, dużo łatwiej niż dobre gry. I zjechać grę jest dużo łatwiej i przyjemniej i weselej przede wszystkim. To jest takie, to tak leci, wiesz, tak jak se sargasz, to tak nawalasz, smagasz tę grę i tak to samo leci. Samo nie? Siebie, stąd po prostu, chyba samo popularność siebie. W CD Action działu Kaszanka Zone, który się właśnie wziął... to był taki eksperyment, ale taki eksperyment podszyty tym, że my się też chcemy wyżyć. To znaczy, jeżeli, jak doskonale widzicie po średnich rocznych na Metacrytyku, gra wideo ma średnią w okolicach 70%. Mhm. Więcej niż film. To jest swoją drogą bardzo ważny temat, to za chwileczkę do tego... Możemy do niego wrócić. Natomiast jeżeli się już zdarzy gra, która no, zasługuje w tej skali na ocenę dwójkową czy trójkową, oj bracie, ja pamiętam do tej pory, żeśmy kiedyś Jacuzzi Emila Zoli, ten słynny artykuł, tak strawestowali, robiąc właśnie recenzję, w której oskarżaliśmy deweloperów o to, siamto i owamto. Albo swego czasu wytłumaczyliśmy to w Hasku, polska gra, taki horror, który miał zagrozić Silent Hillowi. Zaczęliśmy od wytłumaczenia, co to jest asfiksja autoerotyczna, nie wiem czy wiecie. Wyglądacie na takich, którzy wiedzą. Chodzi o podduszanie w celach... A, dobrze, tak. Tak. No, udawaj. W każdym razie... Nie, szukając asfiksję już teraz tak. No. Wytłumaczyliśmy, co to jest asfiksja. Znam, oczywiście, że znam. Erotyczna, no. Natomiast następnie, żeśmy po prostu bez kropek, po przecinkach wymieniali wady tej gry, wśród tytułach dając wdech. Bo rzeczywiście, Husk jest bardzo wdzięcznym tytułem, w który po prostu można lać, a to jeszcze polskie pośladki, więc jakoś tak trochę chyba łatwiej. No, to kontynuujmy. Ja a dobrze. Szczerze mówiąc, to wrąca do tych historii, takich dziwnych historii, które słynnemu Papkinowi się działy. To Maciek mi opowiedział. Sławetnemu. Kiedyś. Mhm. No tak, no. Wiesz, no, jak zszedłeś przez jednym z wrocławskich mostów i nie byłem w stanie w to uwierzyć, że siedzi z nami człowiek, który jest w stanie przeżyć wrzucenie zimą do rzeki przez bandę dresów. To nie była banda dresów, Maciek koloryzuje, nasz wspólny znajomy Maciek Kuc, pozdrawiamy. Czas żeby usłyszeć historię u źródła. Tak, prawdziwą historię. Prawdziwa historia. Otóż swego czasu to były, mieliśmy jeszcze za naszego starego wydawcy Bauera taką tradycję baueranki. Otóż raz do roku Bauer stwierdzał, że pokaże ludzką twarz, no i stawiał tam ze trzy piwa, zapraszał do knajpy. No ja niestety nie byłem wówczas lokatorem Wrocławia, bardzo urokliwego miasta, polecam. Tylko no, byłem przyjezdnym gościem, który wpadł, żeby sobie pooglądać tych wszystkich wielkich redaktorów, z którymi miałem kontakt mailowy. No akurat w przypadku Maćka Kuca, który ma ponad 2 metry, to nawet rzeczywiście jest wielki redaktor. Inna rzecz, że w ogóle bardzo doceniam jego zdolności redaktorskie. No jeden z naprawdę fajnych gości, których szczęście jest poznać na drodze. Wiesz co, powiem ci w ten sposób, to jest nawet świetny, ja zawsze go porównuję w myślach do producenta muzycznego. To znaczy on może nie nagra ci najlepszego albumu na świecie, natomiast jak siądzie nad twoim, to będziesz klął, złorzeczył. Dobry redaktor. Klozy. Tak, bardzo dobry. I naprawdę, no mogę to chyba powiedzieć na antenie, że nie umiałbym robić tego, co robię, gdyby Możesz nie on. Nawet przeklnąć. Cholera! Kurde, Maciek, dzięki. Adrem. Przeklina. Mamy to. Jest. Adrem, bo słuchajcie, tak nam... Ale co z tą rzeką? Główny, co z tą rzeką? No właśnie. Wracałem sobie grzecznie, jak Pan Bóg przekazał, koło godziny drugiej. No i stanąłem sobie nad tą Odrą. Był chyba styczeń albo luty, no bo te baueranki to się w grudniu nie odbywały, jak powinny, świątecznie. No i paliłem sobie melancholijnie papierosa, spoglądając w morską toń, znaczy w rzeczną toń. No i słyszałem, że ktoś za mną idzie na Wyspie Słodowej. No ale dźwięk
dźwięk kroków nie jest zazwyczaj niczym alarmującym. Niestety w tym momencie powinien się okazać alarmujący, ponieważ poczułem takie szarpnięcie i nagle, wiesz, mam plecak, torbę tutaj, książek, masę, kurtkę, wpadam w tę toń, w dodatku odkrywam, że brzeg jest utwardzany. To nie była sytuacja, że sobie wyszedłem... Nie możesz odchodzić, nie możesz odchodzić, pamiętaj, jesteś w kamerze. Nie mogę odchodzić, jestem w kamerze. Nie mogę zrobić Toma Cruise'a? Nie. To jaki jest sens robienia talk show, w którym nie mogę zrobić Toma Cruise'a? Wiesz, jaki mamy stosunek do Toma Cruise'a? Nie bądź Tomu Cruise'em. Znaczy, bo chciał nam wysadzić most? Chciał nam wysadzić most. Odnośnie do mostów. Dobrze. Nie, dobra, wracając odnośnie do mostów. No, i co, wpadasz w toń? Wpadam w toń, wypływam i słyszę tylko śmiech i dźwięk kroków, to znaczy takich kroków. No ktoś spieprza, ktoś daje dyla, ktoś ucieka. No i nie bardzo się miałem jak podziać w ogóle w tym Wrocławiu, no bo miałem co prawda telefon. Wylazłem, no jestem tu. Natomiast wylazłem, nie bardzo miałem jak się podziać, bo mój kontakt, który mnie miał przenocować, no zalał mi się telefon, nie mam się jak skontaktować. W związku z czym był luty, ja w ogóle, wiesz, przemarznięty do szpiku, idę do pierwszego człowieka, który się napatoczył i wówczas odkryłem, że został we mnie Kraków, bo ja się go nie zapytałem, gdzie jest jakiś hotel, tylko gdzie jest jakiś tani hotel. A to nie wiem, Wrocławiu. Tak, ja wiesz, historia. My jesteśmy cudem po prostu. Pierwsza rzecz, pytasz, gdzie jest jakiś tani hotel? Tani hotel. Nie hotel, tani hotel. Jeszcze miałem wtedy dready i po prostu tak cały ściekałem, to musiał dość makabrycznie wyglądać. O matku, pamiętam cię z dreadami. Właśnie sobie przypomniałeś, że rzeczywiście kiedyś miałeś dready. Mam je autentycznie w domu, schowane w klatce, którą podpisałem błędy młodości. Ale to faktycznie, słuchajcie, pokazuje jakby to, jakie historie, jakiego rodzaju historie są w stanie spotkać tego człowieka, słynnego Papkina CD Action. Rozumiem, że z nich bierze się część tej twojej sławy, wiesz, tego, że miałeś naprawdę wianuszek fanów, czy też wianuszek tak zwany. Oddanych i czekających na twoje kolejne... Opisałeś tę historię na łamach? Na pewno. Znaczy, wiesz, bycie jakąś sztucznie wykreowaną personą zakłada, że trzeba od czasu do czasu posiłkować się własnym życiem, a jeżeli trafiać się taki PiS, to aż żal go nie wykorzystać. Ale muszę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jakkolwiek jest mi bardzo miło i bardzo łechcycie moje ego, podkreślając, że rzeczywiście, no, pisząc do tego medium, jakąś sobie wyrobiłem rozpoznawalność, nie mogę... Ja ciebie aż tak nie dobrze, dobrze to... Wiesz, nie przeszło przez gardło. To bardzo miło. Nie, no, dlaczego szepczemy? Śmieję się. Młodszy kolega. No. Reality TV. Dlaczego szepczemy? Powinniśmy krzyczeć i się oblewać szklankami. Do rzeczy. Albo sieci. Wiesz co? Wydaje mi się, że po pierwsze moment, w którym dziennikarz się staje egotycznym wałkiem, jest momentem, w którym przestaje dobrze robić to, co robi. To jest raz. Dwa. Cholera. Nie ukrywajmy, że jeżeli jakiś tekst się uda, to jest w jakimś tam aspekcie moja zasługa, natomiast bardzo często to jest zasługa po prostu dobrych rozmówców, na których trafiam. I jeżeli, a teraz się staram robić takie dziennikarstwo, no właśnie trochę mniej egotyczne, trochę mniej takich felietonów, w których, prawda, wychodzę na cokół i tłumaczę, jak świat wygląda, jeszcze mając takie w sobie, nie wiem, konradowskie w sobie zapatrywania o sobie, włos rozwiany i donośny głos. Raczej wydaje mi się, że kluczem do tego, żeby popełnić dobry tekst, jest rozmawiać z dobrymi ludźmi, mieć ucho na to, co ci ludzie mówią i być przede wszystkim pokornym. Ta pokora jest czymś, co mi towarzyszyło od czasu, kiedy faktycznie się rodził w ogóle ten Papkin 15-letni. Ona była trochę wynikiem jakiegoś może wstydu, może jakiejś niewiedzy, ale wydaje mi się, że bardzo warto ją w sobie pielęgnować niezależnie od metryki, bo ta pokora pozwala nam nie zrobić błędów i pozwala nam cały czas z taką samą wrażliwością podchodzić do człowieka, z jaką podchodziliśmy, jak byliśmy młodzi. I tutaj robimy cięcie. Robimy cięcie i to jest też bardzo fajne. Super, Mateusz, powiedziałeś. Dziękuję ci bardzo. Ja kończę moją karierę. Nie ma dla mnie miejsca. Dopowiesz to przekornie. Tak, stosuję to na co dzień. Smaruję się pokorą. Tak jak smaruję masłem. Się pokorą jak masłem, tak. Zapraszamy na reklamy. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz, a naszym gościem jest Mateusz Witczak, znany jako Papkin. Który od razu zaapeluje, żeby nie używać w telewizji, zresztą jak sami zwróciliście uwagę, rodzinnej, słowa buc, ponieważ w Małopolsce ono jest, znaczy trochę co innego niż w Warszawie i jest bardzo wulgarnym wyrazem. Znowu trzeba pikać. Pip! No. Pikamy. Tak jest. A tak. Ty żeś zaczął. Ja zacząłem? A to ty dzwonisz. Ja dzwonię? To ty, ten żart, także halo. Ja się nie znam na żartach. Mój numer. Skąd masz mój numer? Dobrze, nieważne. To jest to. Słuchaj, w którym momencie umarł Papkin, a urodził się Mateusz Witczak? Nie wiem, czy można powiedzieć, że Papkin kiedykolwiek... O, umarł, już nie jesteś Papkinem. Ojej.
Wiesz co, wydaje mi się, że... Tak jak ja już też nie jestem tym Zoltarem, którym kiedyś byłem, też zostałem Tadeuszem. No ale wciąż twarz jest Zoltara, głos jest Zoltara. No u ciebie też jest cały czas twarz Papkina, ale... Co? Ale bez redów. Ale bez redów. No, a ja mam na przykład okulary i fryzurę, a nie jestem wygolony. Okej, okay. Odpowiadając na to pytanie najbardziej szczerze, jak umiem. Wydaje mi się, stwierdziłem to na jakimś etapie pracy jeszcze w CD Action, że wspaniałe medium, nad którym mamy niesamowity zaszczyt pracować, wymaga trochę innego podejścia. To znaczy, jasne, że w cenie są zjadliwe felietony, polemiki i jakieś takie publikacje robione przez persony, ale my potrzebujemy człowieka. Że game dev to nie jest gra wideo, to nie jest tylko efekt końcowy, to są też ludzie i to wy w FOPA wiecie najlepiej. Tak samo Radek jako gospodarz przecież mistrza gry wie, że za tymi wspaniałymi tytułami, które mieliśmy okazję my ogrywać, kryją się czasem ludzkie dramaty, czasem jakieś przeciekawe, fajne historie, które wiele warto historii. Zacytować. Wiele historii. W wpadaniu do rzeki. Znaczy w wpadaniu. I naprawdę, wiesz, nie może ten autor, który, no bo Papkin był zawsze trochę barokowy, trochę bardzo barokowy, lubił się bawić formą w takich czasem... No czasem mu to nie wychodziło. Natomiast, żeby móc uczciwie napisać o tym, co się dzieje, a dzieje się, jak już zresztą wspomnieliśmy wcześniej w rozmowie, bardzo wiele ciekawych rzeczy, no to trzeba jednak być Mateuszem Witczakiem. Zresztą, no ponieważ tylko akurat prasa branżowa, prasa o grach wideo wykształciła jakąś taką dziwną manierę, że się podpisujemy pseudonimami, no to przecież nigdzie, jak współpracuję z kilkoma różnymi mediami teraz, no to nie jestem jako Papkin. No oczywiście, ale mi chodziło bardziej o to, wiesz, przejście mentalne. Ten moment, z tym, żeś stwierdził, że to już jest właśnie czas zdjąć, krótko mówiąc, troszeczkę te krótkie spodenki pisania o giereczkach, a wiesz, zacząć pisać o grach. Być postacią komediową w sensie jakby samej genezy, wiesz, Papkin. Rozumiem. Jak już zabiłem Ziggy'ego Stardusta i Juka, no to... To teraz to czas, właśnie, na Davida właśnie. Gościem, który wiesz, potrafi po to prostu... W którym dowalić, momencie to tak mniej ale było? Merytorycznie. Wiesz co, powiedziałbym, że to się wydarzyło może jakieś 5 lat temu, bo 25 lat to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić sobie taki remanent życiowy i stwierdzić, co działa, co nie działa. A trzy dychy. 29, jeszcze do 18 grudnia, kiedy emisja? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Mati. Pozwę was, jeżeli się okaże, że ujdzie 30. Już to jest ten moment, żeby z tortem wejść, już. Chodźcie z tortem, a nie, kurde. To nie dostałem dzisiaj tort z Kangur Kakao, bo 20-lecie premiery obchodzi. My też dostaliśmy. Śliczny. Ja nie dostałem, Radziu. Śliczny. My, czyli ty. Nie, ja. Ale ja jestem egotycznym butem. Redakcja dostała. Redakcja to ja. W sensie ty. Nie, redakcja właśnie, to ty. Tutaj już pada pytanie, w którym pomieszczeniu jest tort Radziu? Na Wiktoria miała się nim zająć. Słuchajcie, na tort. Ulicy Narbuta. Narbuta. Wiesz, to jest, jak tak sobie ciebie słucham... Okolice Mokotowa. Generalnie. Jesteś nie, pewien, że pogrzebałeś tego Zoltara, bo to bardzo zoltarowskie jest. I akurat, wiesz, możemy dyskutować o grzebaniu pseudonimów. W momentach. Mi to wyszło dużo gorzej niż tobie. Dlaczego? Dlatego, że jestem dużo mniej poważnym dziennikarzem. Na litość boską, ale dlaczego powaga ma być tutaj wartością dodaną? Inaczej. No ale widzisz, bo dlatego, że jak ktoś chce przestać być Zoltarem, a chce być zacząć być Tadeuszem Zielińskim, to powinien spoważnieć. Okej, ale ten luz... Ty spoważniałeś. Ten luz, ta, wiesz, skłonność do takich frywolnych czasem spostrzeżeń, do zabawy słowem powinna... To jest ten dystans, prawda? Taki wynikający ale z wieku. Nie, to stary, nie zrozumie źle. Oni mnie tylko i wyłącznie dlatego tutaj trzymają. To jest jedyny powód. Są dopłaty do starych ludzi. Dobrze, ale jak umarł Papkin... Kontynuuj. Tak? Jak umarł Papkin? Ale będzie pikania w tym odcinku. Bo ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja już zostałem tutaj tak po prostu... Głos mnie sponiewierał, naprawdę. Dobrze, nie. Papkin umarł w takim razie w okolicach 2015 roku, ale tak. To jeszcze było w CD Action i w CD Action wtedy zacząłeś robić publicystykę, tak? To jest tak. Ten moment? To znaczy przejąłem dział i... Wiesz co, miałem pewną zagwozdkę. Nie jest tajemnicą, że prasa, że i nakłady i sprzedaż prasy maleje. Niezależnie od tego, na jakie medium patrzymy, czy to jest Tygodnik Opinii, czy to jest Gazeta Codzienna, czy to jest Pismo Branżowe. Też mierzyliśmy się z tym kryzysem, przy czym wówczas on się nie wydawał jeszcze kryzysem. Wydawało się, że rzeczywiście czeka nas taki stabilny spadek po 5, czy tam po parę tysięcy w skali roku. No niestety, zawsze pamiętam, że nam suflowali, żeby się oglądać na rynek niemiecki. No i na rynku niemieckim nastąpiła pewna zapaść. Zaczęły masowo po prostu padać pisma, jeżeli nie padały, no to przenosiły się do sieci. Więc, ale to było centrali, tak z roku na rok. Jak w centrali zaczęli ciąć, mocno. To również w oddziałach, również w polskim oddziale Bauera to się zaczęło dziać. Wówczas jeszcze były jakieś
wydaje mi się, szanse na zablokowanie, zahamowanie tego trendu, ale to były środki zgoła nieszablonowe. To znaczy, skoro widzimy, że prasa spada wszędzie dla graczy i to tąpnięcie w Niemczech było potężne, no to musimy się zastanowić, co ta prasa dla graczy oferuje. U swego zarania, absolutnie każde medium, wyrastało z grupy zapaleńców, którzy wiedzieli trochę więcej o tym medium, o kulturze cyfrowej i chcieli przełożyć tę swoją wiedzę, nie chcę mówić maluczkim, ale osobom, które wiedziały trochę mniej. Natomiast nie da się ukryć, że te osoby dorośli też twórcy treści. Być może zatem, jeżeli mamy czytelnika, który nie jest już dwudziestolatkiem, dla którego medium papierowe to jest jedyne okno na świat, tylko mamy tego czytelnika 30-40-letniego, który ma już dzieci, kredyty, żony albo żonę, no to dobrze by było zaoferować mu treści, które będą dla niego interesujące. W moim odczuciu treściami interesującymi dla 30-40-letniego czytelnika, no może ja jestem trochę zdziadziały, może jestem dziadersem, ale są treści, które są zbliżone do tygodników opinii. Zauważcie, że i Gazeta Wyborcza, no to nie jest tygodnik, ale i Polityka, i Newsweek mają mimo wszystko autorów, którzy potrafią dobrze się w tej kulturze cyfrowej orientować i pokazywać nam takie warstwy, które są no, naprawdę interesujące. Odeszliśmy, znaczy właśnie nie odeszliśmy, wydaje mi się, jako media od retrospektyw, od jakichś takich bardzo intuicyjnych artykułów, a powinniśmy wejść w monitorowanie życia społeczno-politycznego, w dziennikarstwo zaangażowane, czasami w dziennikarstwo śledcze, na pewno w dziennikarstwo, które wychodzi do ludzi. To jest według mnie interesujące, to było nasze idea fix. Nie wiem, czy się udało. Przez parę lat rzeczywiście miałem okazję kierować działem publicystycznym w CD Action. Wydaje mi się, że trochę zrobiliśmy dobrego. To znaczy pisaliśmy faktycznie i o accessibility dużo, o dostępności gier pod kątem osób z niepełnosprawnościami. I monitorowaliśmy spór Trumpa z producentami gier wideo. Jeżeli pojawiały się jakieś wątpliwości odnośnie do traktowania kobiet w game devie, to przynajmniej nawet jeżeli nie docieraliśmy do studiów, w których te wątpliwości są, to przynajmniej docieraliśmy do ekspertów, którzy mogli wytłumaczyć, jak to właściwie działa. Bo gra wideo tak naprawdę jest sama w sobie oczywiście fenomenalnym medium, ale bywa też pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o czymś większym. A to coś więcej nie powinno nas odstraszać, dlatego że... No, żeby zrozumieć to, tę gałąź kultury, bo może za często mówimy o grze wideo w kategorii produktu rozrywkowego, produktu, ale to jest kultura. Część kultury. To jest kulturator, kontestator. Czyli możemy śmiało powiedzieć tutaj wszyscy, jak trzej siedzimy, że gry są po pierwsze kulturą, ale po drugie są polityką i są w tą politykę wpięte. Tak samo jak nasze życie jest w tę politykę wpięte. Też medium, jakbyśmy nie chcieli od tej polityki uciekać, to ona gdzieś nas dopędzi, tak? Ja za Tomasem Mannem wychodzę z założenia, że nie ma nie polityki, wszystko jest polityką. A gra wideo jako, no przepraszam najmocniej, ale to, że musimy mówić w ogóle, że gra jest kulturą, jest w 2020 kurwa oburzające. No umówmy się. Nie bluzgamy. Nie bluzgamy. Będziemy jest oburzające, będziemy pikali, ale... To jest prawda. A powiem ci, Krakusie, że montaż nie jest tani. Ale piknięcie jest chyba tanie. Właśnie, no, żeś wszedł nam w koszt. Piknięcie trzeba stworzyć. Ktoś musi piknąć, tam musi siedzieć gościu i siedzi tak... Ale to nie wiem, nagrywacie za każdym razem gościa, który wam pika jakoś tak no, do okazji? Za każdym razem zależnie? Musimy innego wziąć jeszcze, żeby było, wiesz, składało dobrze. Ale wracając do tematu. Nie, bo temat poważny i chcemy, żeby było poważne. Zaangażowane tak? Dziennikarstwo to jest akurat bardzo ważny temat, zwłaszcza, że to się totalnie wiąże z swoim trzecim dziennikarzem, bo jesteśmy na razie na drugim dziennikarzem. Mieliśmy Papkina, teraz my jesteśmy przy Mateuszu Witraku, który jeszcze pracuje w CD Action, ale przede wszystkim już zaczyna pracować w polskim game devie. Znaczy jeszcze wtedy nie do końca, jeszcze nie było to polskie game dev, ale jakby zaczęły się tworzyć te struktury. I to jest fajna rzecz, bo ty jesteś tam niezależny, prawda? Tak. Nie masz nikogo, komu musisz odpowiadać, jakby wypruwać się z zasięgów, z tego, ile się wyklikało, ile żeś zarobił. W związku z czym możesz sobie pozwolić na to, na co inni dziennikarze, i to jest chyba, wydaje mi się, też największa patologia naszej branży, to jest to, co żeśmy gdzieś tam napomknęli na początku, że dziennikarze pewnych tematów nie ruszają, bo się ich boją, bo boją się wleźć na odcisk wydawcom. Bo są zależności. No. Bo są zależności finansowe, bo ktoś się może wycofać na przykład ze sponsorowania programu, albo nie wiem, gościa wycofać. Jedno głupie słowo wystarczy, tak? Głupi obrazek. Ty tego nie masz, możesz sobie pozwolić na dużo więcej, w związku z czym też robisz dużo bardziej zaangażowane artykuły. No i wsadzasz tę bombę tak mocno dosyć w te nasze giereczkowo polskie. Czy poczułeś rykoszet od tego?
Nie wiem, czy na przykład, wiesz co, ktoś z fundacji zadzwonił do ciebie i powiedział, no słuchaj, bardzo wiesz, przegrałeś. Inaczej. Zostałem faktycznie zatrudniony przez fundację Indie Games Polska. Której nawiasem mówiąc jestem jednym z członków. Ale to nie miałem z tym nic wspólnego. Nie dzwoniłeś do Mateusza. Nie, to nie ja. Nie, ja tam jestem. Stąd to zaproszenie. Nie, wiesz co, ja się już nasłuchałem troszkę, że działam na pasku jakichś grup interesu. Natomiast z ręką na sercu, gdyby się wydarzyła sytuacja, że na przykład dostaję telefon, który, nie wiem, w którym jakiś głos w słuchawce każe mi jakiś materiał zdjąć, nie wyobrażam sobie tego. To byłby ostatni moment, w którym byś pisał do takiego medium. Wydaje mi się, że tak, ale z drugiej strony o jednej rzeczy chcę powiedzieć. To nie chodzi też o to, że ja jestem jakimś, ja wiem, terrorystą, który bierze, składa te brudne bomby i je wsadza byle gdzie. Raczej sumieniem niż terrorystą. Fundacja zatrudniła mnie też po to, żeby, jakby też dlatego, że ma wiarę w moje umiejętności, że wiem, co robię. To jest tak, jak zresztą Embracer Hogów przejął, bo ma wiarę w umiejętności, wie, że Hogi są w stanie, mówiąc kolokwialnie, dowieść. Natomiast za czasów Ekszyna rzeczywiście miałem dwie takie sytuacje, chyba o nich mogę powiedzieć na wizji. Pierwsza sytuacja miała miejsce przy CI Games, o którym robiliśmy dość duży artykuł na bazie rozmów z pracownikami byłymi i obecnymi, tuż po tym, jak CI Games wydał Snipera Ghost Warriora 3, no i na giełdzie zapanowała panika. Wtedy rykoszetem nomen omen oberwali absolutnie, no nie chcę mówić, wszyscy, którzy zajmowali się grami. No ogromny cios i też... Tak. Tam były spadki po 50, 20, 50%. Dużo osób straciło pracę, no, masakra. No to do później, bo pokłosiem tej sytuacji jest zamknięcie skrzydła deweloperskiego CI Games, czy zredukowanie go do niezbędnego minimum. Słynne czerwony obiad, czy też czerwone wesele. Tak, piękne, gody. Piękne branżowe historie. I mieliśmy całkiem niezły artykuł. Pisałeś o tym, co się działo na tym? A, czyli możemy powiedzieć. Możemy. Szybko możemy wytłumaczyć, że chodziło o to, że po prostu wzięto wszystkich pracowników, których nie zwolniono, wzięto na obiad, a pozostali zostali zamknięci w firmie, odłączono im prąd. Odłączono im internet, a potem ich zwolniono. To takie... Niby faux pas, ale c'est la vie się na ustach. Natomiast dostaliśmy, słuchaj, telefon od Marka Tymińskiego do Bauera, który to Marek Tymiński, bo wiesz, siłą rzeczy, zebrałem sobie trochę materiałów, między innymi od jego, no mogę to już chyba powiedzieć, umierającego wówczas byłego pracownika, który umierał na nowotwór, który no, w tańcu się nie kochał, żebyście nie musieli znowu pikać, powiem kochał. I dziękujemy. Zdradził parę fajnych, w cudzysłowie, bardzo niefajnych tropów odnośnie do niedotrzymywania umów, jeżeli chodzi o podwykonawców, ale też takich, bym powiedział, obyczajowych, bo tam padły dość mocne oskarżenia i poparte konkretnymi sytuacjami o seksizm czy homofobię. Natomiast zadzwonił prezes Marek Tymiński do wydawnictwa Bauer i zablokował zwrot tego artykułu. Druga taka sytuacja miała miejsce, wypuściliśmy go potem, rok później w bardzo uładzonej wersji. I na rzecz, że Marek Tymiński, pismo weszło do kiosków o godzinie 8, a o godzinie 10 dostaliśmy z angielskiej jakiejś firmy, która współpracuje z Markiem Tymińskim, listę zarzutów, która była dłuższa niż sam tekst. Natomiast absolutnie były no, wyssane z palca. I to raczej były zarzuty, żeby wyprodukować zarzuty. Rozumiesz, jak zatrudnia cię ktoś, żebyś bronił dobrego imienia, nie bardzo wiesz, jak to zrobić, no to jedziesz na osiem. Piszesz byle co. No. Piękna metoda. Natomiast druga kwestia to był artykuł w szczycie tej afery Glassdoorowej sprzed 2 lat, jak CD Projekt, no nic żeśmy jeszcze nie wiedzieli o cyberpunku, to była trochę taka enigma, nie wiadomo było, czy on powstaje, czy nie powstaje. To chodziło o to, że była bardzo dużo było wtedy złych opinii na takim popularnym serwisie. Serwis Glassdoor. Glassdoor, który zajmuje się ocenianiem miejsc pracy. Dziękuję, że trzymasz linię programu, bo to zazwyczaj ja jestem na tym fotelu prowadzącego, ja muszę pilnować, żeby widz też miał kontekst naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, to w ogóle mega wygodne. Natomiast tak, wielu pracowników CD Projektu oceniało negatywnie firmę, no i zagraniczni dziennikarze i youtuberzy zaczęli się nad tym pochylać. Myśmy się też nad tym pochylili, no siłą rzeczy pod koszulek bliższy ciał, mamy kontakt do ludzi z CD Projektu, a nawet jeżeli nie mamy kontaktu bezpośrednio, to znamy ludzi, którzy znają ludzi. I know a guy who knows a guy. No i jakoś tak rzeczywiście udało nam się dotrzeć do kilkunastu pracowników CD Projektu. Po czym, słuchajcie, ciekawa sprawa, bo CD Projekt nie odniósł się do sprawy, natomiast przez rok się nie odzywał do CD Action. To znaczy, aż do następnej prezentacji Cyberpunka panowały jakieś takie dziwne relacje, bo ja na przykład pisałem coś do Redów, jakąś taką prośbę, że słuchajcie, mamy urodziny, może byście tam parę zdań życzeń złożyli. No dziękujemy, tym razem nie pomożemy. Uśmieszek, wink. No i od tego czasu też pamiętam, że zaczęła się dyskusja, czy takie tematy publikować. Natomiast wydaje mi się, że kiedy jeszcze rzeczywiście ja zarządzałem publicystą,
publicystyką, czy może zarządzałem to złe słowo, współpracowałem przy publicystyce z fantastycznymi ludźmi, którzy no naprawdę nie bali się wychodzić do innych ludzi, nie bali się czasem nadepnąć komuś na odcisk, no przede wszystkim nie bali się być dziennikarzami w rzeczywistości, która nie sprzyja byciu dziennikarzem. To, o czym powiedzieliśmy chwilę wcześniej. Zgubiłem się. Do czego ja chciałem wejść w słowo, bo tak, to już właściwie była zamknięta myśl. Jasne. Ktoś jeszcze z tobą chce rozmawiać z tej branży? Tak. Po tej giereczkowej stronie? Bo zaraz tak przejdziemy do twojego, wiesz, w tym sensie, bo zaraz przejdziemy do trzeciego dziennikarza, Mateusza. Ojej. Oficjalnie, bo to, że masz swoich informatorów, to już wiemy. To domyślamy się. Na wiadomo, to, ale czy jeszcze oficjalnie chcą z tobą gadać? To jest wywiad czy egzorcyzmy, panowie? Bo nie, tak czuję, że trzy persony. To okaże się po premierze tego programu, szczerze mówiąc. No, nie mam, co prawda, make-upu halloweenowego, ale też dość mocny, więc może stąd to skojarzenie. Wiecie co? Tak, oczywiście, że chcą ludzie rozmawiać. Powiem więcej. No, z racji tego, że trochę już różnych artykułów napisałem, w różnych mediach się gdzieś udzielałem, no to bardzo często ludzie się zgłaszają, mają jakieś story, chcą coś opowiedzieć, także tutaj problemu nie ma. Naprawdę. To znaczy jasne, że są osoby, które, z którymi mógłbym mieć problemy, gdybym się spotkał, ponieważ są niezadowolone, bo napisałem coś tam, ale też nie mam nigdy poczucia, że zachowałem się w jakiś sposób nierzetelnie. To znaczy, jeżeli robię tak zwany trudny temat, to zawsze pozwalam się osobom zainteresowanym wypowiedzieć. Zresztą no, z dwóch stron barykady. Co więcej, jeżeli mam jakiegoś, nie lubię słowa informator, jeżeli mam jakiegoś rozmówcę, i to jest kwestia drażliwa, no to my mamy, taki mam opracowany trzystopniowy system autoryzacji, ażeby nie było absolutnie żadnego śladu, że w ogóle ta osoba ze mną rozmawiała, staram się wyciąć wszystkie jej powiedzonka, informacje, które tylko ona mogła wiedzieć. No, ja sobie zdaję sprawę, że tak przez to cierpi, bo jest mniej soczysty, no ale musimy po prostu te źródła chronić. No tak, jeszcze jest jedna zmora polskiego stanu prawnego, czyli autoryzacja tak. Jesus H. Christ. Nienawidzę. To znaczy, naprawdę, jeżeli jacyś decydenci nas oglądają, gdzie jest kamera, chcecie popatrzeć w kamerę, wyrzućcie to cholerstwo. Naprawdę, no, nie utrudniajcie życia. Autoryzacje nie są sensowne. Nie. Ale ja bym chciał przejść do tego trzeciego dziennikarza, Mateusza Witczaka. Już żeś troszeczkę poruszył temat kwestii równościowych generalnie w Giereczkowie. Ty akurat ten temat równościowy przeniosłeś do, powiedziałbym, bezpieczniejszego medium, takiego bardziej tolerancyjnego na takie tematy. Mateusz, tu jeszcze też od razu wam wytłumaczę, jest w tym momencie w polityce. Kolejnym dziennikarzem z polskiej branży gier, po Piotrku Stasiaku, który trafił do polityki i pisze tam teksty socjologiczno-kulturowe, przede wszystkim zajmując się kwestiami równości oczywiście, tak? To jest, jakby można tak powiedzieć. Aczkolwiek giereczkowe też chyba trafiają. Tak, oczywiście, ale wiesz co, tak naprawdę trochę się kręcimy w kółko w tej rozmowie, bo mnie się wydaje, że naprawdę nie można być dziennikarzem bez ciekawości poznawczej i otwartości na świat. A ten świat to nie są tylko gry wideo rozumiane jako zbiór feature'ów ze Steama, które my sobie dziennikarsko opatrzymy przymiotnikami, że ach, bo muzyka to mięsista, a oprawa to ładna. Nie. Musimy mieć pewne pojęcie wokół tego, co się dzieje, tym bardziej, że gry bardzo, to już nie jest medium, które byłoby dyziem w krótkich spodenkach, jakie by czyściło buty dziadkowi filmowi czy babci książce. Raczej to jest medium, które jest, no właśnie, komentatorem kultury, kontestatorem kultury, jest tą kulturą. I dlatego wychodzę z założenia, że po prostu warto iść kilkutorowo. No mnie akurat w tym momencie życia mogę powiedzieć, że poza kulturą cyfrową niezwykle interesują kwestie równouprawnienia osób, praw osób nieheteronormatywnych, czy praw kobiet, również praw reprodukcyjnych, czy osób z niepełnosprawnościami. No to jest coś, co rzeczywiście chcę zgłębiać i co wydaje mi się, że nie czyni mnie w tym momencie gorszym dziennikarzem giereczkowym, ale nie. W żaden sposób nie powiedziałem, że gorszym. Chodziło mi i też nie zgodziłbym się, że kręcimy się w kółko. Raczej próbujemy pokazać twoje trzy oblicza. Dobra, wiesz, bo ja widzę twoje trzy oblicza. Ja widzę tego Papkina, widzę później tego Mateusza, który zajmuje się kwestiami firmy, która robi wałki na giełdzie, tak? I mocno tam sobie pompuje wyniki. A na końcu mam też gościa, którego
teksty o zupełnie innej tematyce, czytam po bardzo poważnym tygodniku. Okej. Dlatego Tadek, próbuję jakby ubić to z różnych stron. Też użyłem takiego określenia nieprzyjemnego, że się kręcimy w kółko. Miałem raczej na myśli, że jest pewien refren w naszej rozmowie, który wybrzmiewa cały czas i ten refren warto w tym miejscu uwypuklić. Że tak naprawdę im pełniejszy, im lepszy człowiek, to znaczy lepszy mam tutaj na myśli, bardziej otwarty, bardziej ciekawy tego świata, tym lepiej jest, lepiej wykonuje swoją pracę jako dziennikarz. Czy czujesz też, że polityka jest takim twoim troszeczkę, nie wentylem bezpiecznym, kołem ratunkowym, gdyby się okazało, że Giereczkowo pójdzie? Nie, to znaczy, słuchaj, mogę to powiedzieć z pełną stanowczością. Znalazłem się w naprawdę fajnym miejscu zawodowo. W takim miejscu, że mogę robić to, co lubię, żyć z tego. Cały czas mam jakiś nowy projekt, nowy temat, który mnie niesamowicie kręci. A fakt, że jeszcze znajduję czas, żeby sobie, bo czasem coś do polityki, czasem coś do wyborczej ostatnio, do repliki zacząłem też pisać, nawet na Krypie, w sensie na Krytyce Politycznej umieściłem artykuł. Generalnie to są takie fajne media, w których no może trochę taka inna część mnie dojść do głosu, ale przede wszystkim, w którym mogą dojść do głosu no fantastyczni bohaterowie, z którymi mam styczność. No dobrze, był papier, jest internet, a inne media elektroniczne rozważałeś? To znaczy? Ty mu proponujesz telewizję. Czy ja się mam zbierać? To o to chodzi? Bo jestem autorytarnym butem, tak? Jest młodszy, wiesz. Tak samo... Tutaj Majczan się ucieszył od razu. Tak samo kontrowersyjny. Ja nie jestem tak samo kontrowersyjny. To ta koszula, dużo prawda? Bardziej kontrowersyjny. Mogę zmienić. Ja jestem z nim większe problemy. Z nim będą dużo większe problemy. Nie, to nie było pytania. Bo uwierz mi, nie tylko jeden gość na mnie przyjdzie. Twoje największe faux pas. Moje największe faux pas. Było ich dużo. No, oprócz tych, które żeś popełnił już w tym programie. Okej, oprócz tych, które popełniłem w programie, to może opowiem o moim faux pas zawodowym. I tak, to nawet się doskonale wpisuje w to, o czym mówiłeś. To znaczy, miałem kiedyś epizod w życiu, kiedy stwierdziłem, że jestem radiowcem. To znaczy, stwierdziłem, że urodę mam już i tak radiową, więc głosu co prawda nie, no ale może jakoś dam radę. Poszedłem więc za czasów studenckich na casting do radiofonii. To było takie radio studenckie w Krakowie, no ale dość znane do tego stopnia, że mój ojciec słuchał, a skoro mój ojciec słuchał, no to musiało być. To musi być znane, wiadomo. No i słuchajcie, jeden problem miałem, bo za czasów studenckich, no ja dwa kierunki studiowałem, jeszcze takie dość mocno ciekawe. Pierwsze to były nauki polityczne, płynęliśmy tymi nurtami polityki, no i drugi to była socjologia, no, na której też się nie przelewało. No i casting tak się jakoś złożyło, że odbywał się w piątek po czwartku studenckim. Poszedłem na niego raźno, chociaż... Ale z kacem. Tej raźności, no to mi tak właśnie na pierwsze dwie godzinki jeszcze zostało, bo mieliśmy jakieś zadanie typu napisz tekst, zredaguj tekst, no pff. Kto by tego nie zrobił? Nawet jeszcze pomogłem jakimś tam ludziom, którzy z ulicy przyszli i również aplikowali. Czułem się naprawdę bardzo pewny siebie. Natomiast w momencie, kiedy staliśmy sobie w takiej kolejeczce i czekaliśmy, aż przyjmą nas osoby decyzyjne, zacząłem czuć, że coś jest nie tak. To znaczy ta moja pewność siebie zaczyna wygasać. Ja w ogóle sam zaczynam jakoś tak spadać energetycznie, natomiast coś we mnie wzbiera. I rzeczy poetycko powiedziane, że żygać mi się zachciało. Coś we mnie wzbierało. No i podczas faktycznie rozmowy, tam wiecie, zadawali jakieś bardzo trudne pytania, typu czemu Mistrz Małgorzata jest najlepszą książką, jaka kiedykolwiek powstała. Akurat jakoś wybrnąłem. No i generalnie to był jakiś slalom, starałem się tej barierki wymijać. Natomiast no jak we mnie wzbierało, no to w pewnym momencie tak wzleciało. Znalazło ujście. Czy puściłeś pawia przed nimi? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale nie dostałem pracy w radiofonii i widzimy się tutaj. Rozmowy kwalifikacyjnej. 5 na 5, chłopaku, muszę ci powiedzieć. Zganie się na rozmowie kwalifikacyjnej to jest równie dobre, jak pokazanie bolsików. Komu on pokazał? Panu z Sony. Panu z Sony? Nie, to jak, był... Jak? To był jakiś pan z Sony, to tak pan wysoko Sony? Postawiony. To był jakiś wysoko postawiony pan od giereczek, kurde. Albo jakiś ten, ale... Gier. Ale to ja mam jeszcze jedną rzecz. Nie mamy czasu, nie możemy, bo i tak wytniemy. Opowiesz nam to po... Okay. Dokładnie. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy ci serdecznie. Przepraszamy, że nie mogliśmy usłyszeć twojego ostatniego słowa. Wasza strata. Ale super, że przyszedłeś do nas. Ale ja ostatnie słowo należy do nas. Tak jest. Czas na przerwę. Widzimy się w trzeciej części programu. Do zobaczenia za chwilę.
Przekazujemy teraz pozytywną energię naszym widzom. Adin, dwa, tri. Tylko najstarsi górale wiedzą, o co chodzi w tym żarcie. Ja pamiętam. Japa. Pamiętam. Ja też. A tego Japę też pamiętam. Ja też pamiętam. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale pamiętam. Google Kaszpirowski, jakby co. Tak jest. No dobrze, trzecia część programu, czyli różne różności. Dzisiaj przede wszystkim o nowej generacji. Fajne fajności, pograliśmy w końcu. Ja trochę sobie pograliśmy. Trochę mamy już jakby do powiedzenia więcej na temat tej nowej generacji. Najpierw przyszedł do mnie Barnaba Siegel, którego pozdrawiamy tutaj serdecznie, redaktor naczelny Poligami. Mhm. Przyszedł do mnie z konsolą. Poczułem takie ukłucie zazdrości, powiem ci szczerze. Że co, że czy on mi chce ciebie zabrać? Tak sobie pomyślałem w pierwszej kolejności. Nie, po prostu przyniósł mi konsolę, której od ciebie nie dostałem. Typu PlayStation 5. Potem sobie wytłumaczyłem, że to pewnie o to chodzi. Dokładnie o to chodziło. Nie no, przyszedł do mnie Barnaba z PlayStation 5, więc miałem okazję tam przetestować to, co tam PlayStation 5 przygotowało. Przygotowało, czyli Milesa Moralesa. No, ale w Astroboty miałeś możliwość. Nie włączyłem. Tak. Znaczy, nie, przepraszam, znaczy zaczęliśmy inaczej. Od Demon Soulsów. Z tobą to było tak, że ja słyszałem, Barnaba coś ci podrzucał, a ty możemy wrócić do Milesa Moralesa. Znaczy to nie było do końca tak, to było tak, że Barnaba przyszedł do mnie pograć u mnie na swojej konsoli. Przez 2 godziny grał najpierw w Demon Soulsów, które grał doskonale, więc też żeśmy nie bardzo chcieli przerywać, bo miał chyba z 1,5-godzinny taki streak bez żadnej śmierci. Dopiero na bossie go pokonało, mhm. Ale dało mi to możliwość jakby zobaczenia dosyć dobrego... Tego remastera, tak? Tego remastera. Mhm. No ja nie będę grał w Demon Souls'y na pewno, natomiast wygląda bardzo fajnie, wizualnie. Ja będę grał i gram nawet, chociaż no, przegrywam cały czas, ale na tym też polega ta gra. Więc ty grasz w Demon Souls. Demon Souls'y są fajne, ja gram wszystkie Souls-like'owe gry. To robisz dlatego, ja żeby dostaję... wyrzeć z siebie tą swoją tą frustrę, ja tą, się po prostu nie zabić na to, to jest taki sposób, żeby odreagować faktycznie i to jest trochę takie biczowanko. No, mocne biczowanko. Takie biczowanko. Gra wygląda super, w 30 klatkach tym tak zwanym Fidelity, bo jakby każda gra teraz ma 2 tryby. Zaczęło się właściwie od The Last of Us jeszcze na poprzedniej generacji, która też przecież miała te 2 tryby, czyli Fidelity i Performance, czyli tak. Tryb jakości i tryb wydajności. Albo ładnie wygląda, albo ma 60 klatek. No zgadnijcie, co ja wolę. No wolę 60 klatek zdecydowanie i muszę powiedzieć, że w każdej z tych gier na końcu jednak tak, one wyglądają lepiej. Bo nawet jak wybierzesz te 60 klatek, to i tak gra cały czas dobrze wygląda. One cały czas dobrze wyglądają i są w 60 klatkach, no więc tutaj jakby... Natomiast widać było po tych Demon Soulsach, że to jest jednak stare dziadostwo, kurczę, klanki. Ja nie, wyjęte z jakiegoś w ogóle... Nie dlatego, że zmienili ikonkę kotka. To nie dlatego. Nie dlatego, że dodali trójwymiarowe obrazki tych przedmiotów. No jest klanki, no co można powiedzieć. Ja rozumiem, że tam ludzie mają do tego sentyment, ale ja bym z tego system sellera jednak nie robił. Ja wiesz co, nie grałem wtedy w Demon Soulsy, wtedy. I teraz no, nie miałem dostępu przez ileś tam lat, a też nie chciało mi się, wiesz... A grałeś czy nie grałeś? Wcześniej nie. Nie grałeś, okej. Okay. Wiesz, jakby moja Soulsowa historia zaczęła się od Dark Soulsów po prostu, a to Demon Souls zawsze było tym zarzewiem, tak to traktowałem, czyli tą pierwszą grą, wiesz, gdzieś tam sprzed lat. I odpaliłem, ginę tak samo jak w Dark Soulsach. Nie ma żadnych różnic. Ale mam wrażenie, że jest trochę prościej. Mimo... Też czytałem opinię z kolei Marcina Kosmana, że który jest Soulsowcem od lat, że jest prościej, że nie jest tak trudna, zwłaszcza, że teraz jeszcze, wiesz, po latach. Jakby... Totalne, wiesz, zgrabiałe łapy do Soulsów, moje łapy, mówię o swoich łapach, też to potwierdzają. Zgrabiałe ręce prawdziwego robotnika. Tak, to jest wykuwacza. Wykuwacza w tych rękach wykuwała się stal. Kontent cię wykuwał w tych tymi rękoma. No właśnie, tymi rękami wykuwało się masło. Nie wiem właśnie, wiesz co, masła, ponieważ taki po prostu wykute te ręce, że nie jestem w stanie utrzymać tego noża i posmarować. On się wyślizguje przez to masło. Hopsiu po kanapie. Tak, dokładnie. Natomiast okej, okay, mamy Demon's Souls, to faktycznie jest taka gra, jeden to była z tytułów pierwsza, startowych. Tak, to była pierwsza gra. Jest dostępny na PS5, natomiast mamy tutaj jeszcze Milesa Moralesa, który też jest exem PlayStation 5, więc idąc sobie, wiesz co, chronologicznie możemy o tym Milesie Moralesie opowiedzieć, czyli o panu Spider-Brick. Staram sobie przypomnieć, jaka była ta całkowicie zapominable gra druga, którą żeśmy grali na PlayStation. Nie pamiętam, co tam było drugiego. Ja wiem, co tam było. Co tam było? Ty pamiętasz, bo tyś bardziej oglądał tego streama niż ja. Nie pamiętam tytułu, czy to nie był Gridfall, ale to coś było z Godfall, gridem. Oczywiście. A nie, Godfall, przepraszam. Godfall to jest zupełnie inna mańka. Nie, poczekaj, bo to idealnie obrazuje tę grę. Godfall? Dokładnie.
Ona jest, słuchajcie, tak strasznie zapominable. Właśnie wprowadzamy teraz nowe słowo do polskiego języka. Ona jest zapominable. Były gry ze sterowankiem, to teraz jest. Były gry ze sterowankiem. To jest gra, która jest zapominable całkowicie, ponieważ czegoś tak wtórnego, czegoś tak pozbawionego jakiegokolwiek. Jedno, co tam jest. Premierę. Tak, to jest gra na launch w ogóle. To nie było tak, że to dostało nie, jakby, stary. Że wy przez to nie jest reakcja. I dostaliście kluczyk, nie. Żeby to sobie jest ale wiesz, jakby wszystko się wytłumaczyło w momencie, w którym zobaczyłem, kto zrobił tę grę. Mhm. Ja widzę. Już widzisz. Więc tę grę zrobiła firma Gearbox Interactive, która jest prowadzona przez niejakiego Randy'ego Pitchforda, któremu kij w oko po same oko, po samo czodu. Po sam kij, tak, rozumiem. To tylko metafora. Tadeusz nie ma tego na myśli, naprawdę. Nie wizualizujcie sobie. Nie, absolutnie. Ja mu źle nie życzę. Ja nikomu źle nie życzę. Źle nie życzę. Aczkolwiek Randy Pitchford jest okropnym człowiekiem, a ta gra jest dowodem na to, jak on jest kurde zły. Bo słuchajcie, to jest taki... Zróbmy szybko grę na premierę PlayStation 5, bo się sprzeda i wrzućmy do niej... To, co najlepiej jest tam PlayStation nam pod, wiesz, tam z tych nowych opcji, co ma, to nam najlepiej zadziała. Czyli w tym przypadku, że się szybko ładuje, no bo to muszą wszystkie te gry się szybko ładować, a druga, żeby miała dużo particle effect. I obsługę odpowiednio spustów, żeby efektów tam się cząsteczkowych. Działo. Tak? Nie, to jest osobna sprawa. Ja nie rozumiem, o co chodzi z tymi spustami i dlaczego mam się nimi jarać. Ludzie, czy wyście powariowali? No, dali wam, są te spusty, dali wiesz, wam masz... drugiego Rambla. Różny, ja rozumiem, że Rumble się przydaje, bo tak... stopień nacisku, wiesz... No i po co? Masz ten, są ludzie, którzy... No masz opcję, ale po co? Znaczy, wcześniej miałeś też stopień nacisku, to nie jest tak, że wcześniej nie miałeś. To masz od PlayStation 3 masz stopień nacisku. To prawda, ale natomiast w piątce jest to bardzo co więcej, dopracowane. Mnie to haptyczne czujniki to miało Six Axis, bo on miał tak, że im mocniej naciskałeś guzik, tym teoretycznie mocniej żeś uderzał. No, to nie jest nowa technologia, ja wiem, no ale jest. Zostało to super dopracowane. Dobra, Godfall jest taki jak te nowe funkcje w tym padzie. Niepotrzebny. Nie, Godfall jest naprawdę straszną siarą i naprawdę widać, że to po prostu Gearbox wypluł to tylko i wyłącznie po to, żeby było na premierę. Tam się nic nie dzieje w tej grze. Jest nudna, jest ładna, w sensie do oglądania, ale bez szału. I jest właściwie tylko i wyłącznie powodem, żeby nie kupować tego i kupić Milesa Moralesa, bo no właśnie, Miles Morales i Spider Brick to mnie bardzo rozczuliło, naprawdę rozczuliło mnie to, ta latająca cegła po całym mieście. No tam jest jakiś błąd, że jak uderzysz w jakiś budynek, to postać zamienia się w cegłę. Jesteś po prostu cegłą. Tego nie miałem. Miałem sobie, bardzo dużo wiesz, błędów. Po całym świecie. Miałem bardzo dużo błędów, co też pokazuje troszeczkę jak. Spider Brick, koniecznie musisz to zgooglować. Ja generalnie mam taki, zauważam taki problem z tą generacją konsol. Więc po pierwsze, no ewidentnie niektórzy po prostu zrobili gry na odwalsie, tak? Zapominable i do wyrzucenia. Ale też widzę, że wszystkie firmy, które robiły gry na premierę, nie zdążyły ze zrobieniem tych gier. Znaczy, Morales, Spider Brick to jest jeden z wielu problemów tej gry. Tam znikają postacie, miałem całą sekwencję z... pewną ważną postacią, nie będę spoilował. No, tak, bo to jednak która, jest ta, którą warto poznać. Której głos w ogóle nie pojawiał się. Znaczy, wszystkie kwestie, które wypowiadała ta postać, były niesłyszalne. Miałeś tylko podpisy. Znikały mi modele. Gra mi się skraszowała z 4 razy przynajmniej. Ja gram na PlayStation 4, nie grałem na... Znaczy, ja gram u siebie w domu na PlayStation 4, a oprócz tego miałem oczywiście okazję pograć na PlayStation 5. Więc tam jest z tym problem. A drugi problem to jest to, że widać też, że na przykład Ubisoft, który jest w sumie zwycięzcą tej generacji, tak? Bo wydali dwie świetne gry, które pokazują możliwości konsoli. Biją rekordy też. I biją rekordy sprzedażowe i to mnie zupełnie nie zaskakuje, bo jedna i druga są w brandach, które... Zwłaszcza ten drugi brand jest zaskakujący. Wszyscy myśleli, że Watch Dogs to jest brand, który się nie sprzedaje. I pierwsza część się sprzedała, i druga część się sprzedała, i Legion też się sprzedaje. I ja ci powiem, że nawet z naciskiem bardziej na Legion mam niż na Valhalla. Niż na Valhalla? A ja słyszałem, że Valhalla to była najlepiej sprzedająca się gra w pierwszym 24 godziny w historii. Spędziłem w Legionie. A, to ty. Dobra, nie, sprzedażowo to Assassin wygrał. Sprzedażowo Assassin wygrał i w ogóle jest... Ale obie te gry są niegotowe na premierę. Obie te gry mają problemy, obie te gry mają bugi. W obu są takie bugi, takie naprawdę game breaking, że się nie da na przykład przejść dalej. No ale pan Ubi raczej nie przesuwa. No, bo pan Ubi ma taki pan pipeline, po prostu że wydaje, no. A potem łata, nie... A potem łata, a Ubi potrafi wyciągnąć swoje gry. Tak. Gdyby nie było, obie gry są fajne, obie gry są moim zdaniem nie najlepszymi częściami w odpowiednich seriach,
ale są zdecydowanie warte kupienia na premierę, a zwłaszcza Legion, który pokazuje naprawdę, no to ten ray tracing to robi totalnie po prostu. Tak, bo to są też te dwie gry, trzeba to oddać, bo skupiliśmy się na PlayStation, również gry Ubisoft są dostępne na Xboxie, więc to też tak, no oczywiście można sobie pograć. Wracając jeszcze w takim razie dość szybko do tego Milesa, bo w sumie warto jeszcze powiedzieć, że to jest dobra gra. Tak, to jest lepszy Spider-Man. Znaczy jest gorszy, bo jest krótszy, bo jest taki mniejszy i wtórny przede wszystkim, bardzo w stosunku do dwójki, znaczy do PS4, jedynki PS4. Natomiast to, co ma, to jest to, że wszystkie jego elementy są takie, to się nazywa po angielsku streamline, czyli takie wypucowane, wygładzone. Lepiej się huśta na sieciach, jest więcej fajnych trików do robienia. Zdecydowanie. Fajniejszy system walki, więcej się w nim dzieje troszeczkę niż się działo w tym poprzednim. Jest taki bardziej już systematyzowany i sensowniejszy. Tych gadżetów nie ma teraz 50, tylko są 4, ale za to ważniejsze. Fajnie to jest wymyślone. No i jest bardzo fajna historia. Miles jest moim ulubionym bohaterem. Znaczy jest to w tym momencie mój ulubiony Spider-Man. Ja już Petera... Już go żegnam. Już może odejść na emeryturę. Tak, bo ma naprawdę fajnego następcę, który jest jeszcze do tego... On jest tym nastoletnim Spider-Manem. Tak, a Spider-Man to jednak zawsze był nastolatek. I dorosły Spider-Man to już nie jest to samo. Tak? A tutaj jest z takim nowym, fajnym biglem jeszcze. Do tego wszystkiego to jest jeszcze fajny gościu. Tak? W sensie pochodzi z tego Harlemu. Tak, właściwie on jest z Brooklynu, ale na Harlemie mieszka. Ma fajną historię. Widać, ta jego etniczność też ma znaczenie, tak? Bo on jest w ogóle mixed race, tak? Jest mieszanką rasową. On jest kubańsko-czarny. Matka jest Kubanką, a ojciec nieżyjący był Afroamerykaninem. I to też widać, to gra rolę, jakby ten Harlem, w ogóle ta kultura Harlemu, ten czarny Nowy Jork są widoczne w tej grze w strasznie fajny sposób. Mi się to bardzo podobało. Uważam, że w tym momencie na początek na generacji to jest ta i te wiesz, gra. Jednak mimo wszystko czasy ładowania, bo to po prostu kupuje moje serce. Siadam do tego Milesa i go po prostu odpalam. No i 60 klatek na sekundę, tak? Też mi robi. I to jest ta rzecz, którą faktycznie warto się jarać. No dobra, to słuchajcie, zamykamy jakby takie nasze podsumowanie nowej generacji, chociaż cały czas gramy, cały czas mamy jakieś codziennie nowe przemyślenia. A jaki masz tak ocenowo, jakbyśmy mieli je ocenić, tak od 1 do 10? Nową generację? Start nowej generacji. Co będzie, to się okaże, ale... Bardzo to jest trudne pytanie, wiesz? Ale myślę, że taką uczciwą, znaczy... Pytanie, czy właśnie hardware'owo oceniamy, czy oceniamy... Nie, oceniamy launch nowej generacji, nie obchodzi nas, czy ona jest rzeczywiście dużo lepsza technicznie, czy nie, to co widzisz. Masz odczucie? Ja to mam jakby dwie części tej oceny. To, wiesz, hardware pasuje na maksa. To po prostu czuję różnicę. Czyli może, znaczy w porównaniu jakby z poprzednimi odsłonami, nawet dałbym dychę. Hardware'owo. Natomiast jeżeli chodzi o software, no to tak 6. Czyli wyjdzie 6, takie 7,5-8. 8,5. Ja bardziej tak jakby, ja nie robię tutaj tego rozróżnienia na hardware i software. Bardziej chcę to jakby tak całościowo. I całościowo to jest dla mnie właśnie takie 7,5. Mhm. Powiem tak, to jest pierwsza generacja, w której od bardzo dawna, w której nie kupiłem konsoli na premierę. I nie kupiłem żadnej konsoli na premierę. I co więcej, nie spieszy mi się. Nie czuję żadnej potrzeby do tego, żeby w tym momencie kupić sobie konsolę nowej generacji. Tak, loadingi są fajne, oprócz tego nie ma nic nowego. Ale ty grasz przede wszystkim na PC-cie, nie? To jest też problem, że no, ostatnio żeśmy sobie kupili mocniejszego PC-ta, jakby zainwestowaliśmy, ale to i też... I technikalia cię już tak nie jarają. Ale to nie jarają, jest do końca tak. To jest tak, aczkolwiek te loadingi są szybsze na konsoli niż w tym momencie na PC-cie z dyskami M2. Natomiast wiesz co, no ja mam w domu gadżetomaniaczkę absolutną, która kupuje wszystkie możliwe nowe gadżety na premierę, jak tylko szybko się da, i też nie kupiła. Bo może nie była dostępna. Ha. Ha. Wiesz co, ha. Nawet żeśmy sobie nie zadali trudu, żeby sprawdzić, czy jest. To jest zaskoczenie. O to chodzi, że myśmy nie wykonali żadnego ruchu. Znam. Znasz nas, wiesz, jacy jesteśmy, wiesz, że jesteśmy frikami, że takie rzeczy nas jarają. No mam teraz oczywiście Next Gena w domu, bo pożyczyłem, ale nie czuję potrzeby posiadania własnego Next Gena. Jeżeli kupię, to kupię PlayStation, bo mimo, że dużo bardziej bym wolał zainwestować, serio, wolałbym kupić Xboxa w tej generacji niż PlayStation, bo Game Pass, bo tańszy, bo ta konsola za 1300 to jest fajny pomysł. Jakby bardziej wiemy mi to też, tak że wizualnie konsumencko bardziej, mi bardziej pasuje też, tak? Wizualnie tak, konsola mi się bardziej podoba, to jest naprawdę mało znaczące. To ja sobie mogę, wiesz, tam pod nosem
pomędzić, tak na końcu to jest ważne to, czy to jest dobry sprzęt, czy nie. PlayStation jest świetnym sprzętem. Pad jest genialny, absolutnie, mimo że te haptyczne... Ciebie nie ruszają. Znaczy, ja nie rozumiem po cholery mi to, że on się do połowy i potem mogę go bardziej. Co w związku z tym? Poczuć, że naciągasz tę cięciwę na przykład, albo że... Wiem. Radek, to jest padzik, kurde, ja tutaj muszę skaczem, pajączkiem skaczę, ten cięciwy. Więc tak jak mówię, nie poczułem tej potrzeby, nie poczuję jej jeszcze przez jakiś czas. Kupię PlayStation na pewno, bo tam są ekskluzywy, których nie będę miał na PC-cie. A Xbox pewnie jakoś w przyszłości dopiero tam ewentualnie wpadnie. Zanim zabierzemy się za super szybkie internety 5G, bo jeszcze się musimy zabrać za szybkie internety 5G, chcemy się zabrać za szybkie internety 5G, to zabierzemy się jeszcze za jeden temat, który wyjątkowo nie został przesunięty gdzieś w przyszłość. I chodzi oczywiście o Cyberpunka, jego premierę i ostatnie Night City Wire, które muszę powiedzieć... Zrobiło robotę. Nie no, trailer gameplayowy wyglądał zwiastun super. Zwiastun rozgrywki, wiesz, ja śledziłem każde słowo, właściwie każdy wypowiedziane w tym zwiastunie, każdą scenę, która się tam pojawia i po prostu na zasadzie wiedziałem, że będę w to grał. Obejrzałeś ten 20-minutowy wylikowany gameplay? Nie zdążyłem. Mhm. Ale jakbyś zobaczył, ale to byś zobaczył problemy, które tam są. No, na pewno problemy są, nikt nie mówi, że nie ma. A są. Natomiast to, na co ja zwracam uwagę, to jest właśnie to, co zostało pokazane w tym zwiastunie rozgrywki. Dla jasności, my rozmawiamy przed premierą i jeszcze zanim usiedliśmy do tej gry, natomiast program jest 14 właśnie, grudnia. Właśnie, my jesteśmy już po premierze. Nic się nie wydarzyło, to po prostu wy już też macie swoją opinię na temat tej gry, na temat Cyberpunka. Zresztą, my jesteśmy po recenzji, Wire, oceny i już poczekaj, wszystko, jeszcze tak? Po jednej ważnej rzeczy. Jesteśmy też po tej informacji, gdzie pewne media miały możliwość pogrania 2 dni, 16 godzin, tak dwa razy 8 godzin, mogły pograć w pierwszych 16 godzin gry. I właściwie z wszystkich wyłania się bardzo podobny obraz. Świetne postacie, świetna gra, questy, świetny świat, historia, świat. Kijowa miasto, walka. Znaczy nie, przepraszam, o walce wszyscy mówią, no walka jest okej. Okay. Jak ktoś mówi, że walka jest okej w takiej sytuacji, to znaczy, że walka z się. No, po prostu. Walka ma swoje problemy, jak to się mówi językiem korzyści. Językiem korzyści mówiąc, walka ma swoje problemy. Natomiast dyplomatycznie. Ja ci powiem, że to jest cały czas mnie utwierdza to w przekonaniu, że to będzie dużo bardziej gra dla mnie niż Deus Ex był. Mhm. Bo ja w Deus Exie szukałem... Deus Ex miał dużo akcji. Deus Ex mógł być grą, taką czystą grą akcji. I właśnie w tych tekstach się pojawia, że to jest Deus Ex na sterydach, nie? Że to jest, wiesz... Że to jest Deus Ex na sterydach, ale Deus jednocześnie też przenika to, że ta walka mniej ważna i że ważniejsze jest questowanie. I to jest dokładnie to, czego ja oczekuję od. I to jest właśnie to, co też chciałem powiedzieć, bo ja też czekam tam na historię, na opowieści, na questy i na to wszystko, co akurat Red i zespół scenarzystów i designerów potrafi robić. Telefony, Radziu. Czas na telefony. Czas na telefony. Czas, żeby przetestować sieć 5G. Tym razem w tym odcinku programu FOPA testujemy sobie sieć 5G na pewnej bardzo konkretnej produkcji. To jest State of Decay, część druga. Juggernaut Edition. Juggernaut. Kolejna gra o wikingach, jak myślę. Nieprawda. O, masz ty, kurde, zombie mnie. Kolejna gra o zombiakach. Tak, jest to jedna z fajniejszych giereczek o zombiakach. Myśmy już poruszali ten temat kilkukrotnie. Nie, raz żeśmy poruszali. Kiedy ona wyszła w zeszłym roku? W zeszłym roku żeśmy chyba o niej mówili. To jest gra z 2018 roku. Ja wiem, ale mówiliśmy o niej w zeszłym... Źródła podpowiadają. Czej, bo Juggernaut Edition, bo myśmy ją omawiali po rok po premierze, kiedy już właśnie wyszedł wyszła ta edycja specjalna, tak? To mamy już ten. I ta edycja specjalna ma to do siebie, o Jezus Maria, czekaj, bo tutaj zombie mnie oczywiście opadły. Że ona jest poprawiona. Że ona ma całą masę ulepszeń, których wcześniej w tej grze nie było i które sprawiały, że ona, no ona miała na początku sporo, było tam uwag dotyczących tej gry. To jest symulator, ciężko powiedzieć, bo nie jest symulator człowieka, który żyje sobie w apokalipsie zombie, tylko jest to raczej symulator grupy ludzi, organizacji całej, takiej grupy survivorów, którzy znaleźli się, wiadomo, w świecie opanowanym przez zombie i
jakby cały numer w tej grze polega na tym, że to jest survival. Generalnie to jest gra survivalowa, czyli trzeba jakby zadbać o wszystkie takie klasyczne kwestie jak jedzenie, nie wiem, bandaże, nie bandaże, żeby było za co żyć, żeby było czym strzelać. Żeby było można przetrwać w tym prowincjonalnym miasteczku, tak, opanowanym przez hordy. Właśnie to jest ciekawe, że miasteczko wcale nie jest koniecznie, to wcale nie musi być w miasteczku. Rozbić się możesz, znaczy rozbić, w sensie rozbić swój obóz możesz gdzie chcesz. Ja na przykład skończyłem tak naprawdę na stacji benzynowej, to jest moje ulubione miejsce, to było przez dłuższą część gry grałem na stacji benzynowej, którą sobie tam przysposobiłem, obudowałem, bo jakby cały numer polega na tym, że tam są, na samym początku wybieramy sobie dwie osoby i to są nasi tacy, no nie można powiedzieć główni bohaterowie, bo ta gra nie ma głównego bohatera. Znaczy można sobie zrobić jedną z tych postaci swoim głównym bohaterem, ale jak ona zginie, no to będzie trzeba sobie zmienić bohatera, bo tutaj jest permadeath, nawiasem mówiąc. Jak bohater ginie, to już nie ma powrotu. To już nie ma powrotu do członka tej ekipy. Tak? A dodajmy, że jest tutaj oczywiście cała masa wątków RPG-owych, bo spróbuję sobie włożyć lepszą brońkę. Equip, dobrze, jest tutaj. Każda z tych postaci ma jakieś swoje cechy. Można je sobie rozwijać i to one się też rozwijają poprzez po prostu granie. Czyli dłużej... to jest taki system jakby wzorowany na The Elder Scrolls. Na Elder Scrolls, tak? Nie tylko tak na Elder Scrolls. No, w Grand Theft Auto też było coś takiego przecież w San Andreas jeszcze, gdzie też im na przykład więcej biegałeś, tym miałeś lepsze płuca, tak? I później mogłeś... I to, co tutaj między innymi recenzenci podkreślają, że fajne jest to, że właśnie ten rozwój postaci pozwala jakby sprawiać, że niektórzy bohaterowie stają się liderami grupy. Absolutnie, tak. To znaczy tutaj w ogóle może być ktoś po prostu mieć przy jakby te zdolności przywódcze i on w tym momencie lepiej rozwiązuje konflikty pomiędzy poszczególnymi członkami grupy, bo tam się czasem zdarza, że na przykład ktoś z kimś się zaczyna kłócić, że ktoś się załamuje i ucieka z obozu i w ogóle znika, że ktoś zaczyna chorować, więc trzeba mu znaleźć lekarza. I jakby te wszystkie napięcia tam generują emergent gameplay. Czyli właśnie to jest to słowo, które wiesz, jest mój ukochany emergent gameplay. Każda rozgrywka, każda historia jest inna, każda się różni od tego, jak wyglądała poprzednia gra. I do tego wszystkiego ta gra jest jeszcze tak ładnie w nią gra. I sterowanie jest przyjemne, i system walki jest fajny. A jak w to się gra, korzystając z Game Passa i korzystając z technologii 5G? Jak na razie bezproblemowo. Okay. To jest po raz kolejny, wiesz, to znowu jest ten moment, kiedy ja niestety muszę powiedzieć, że nie miałem racji i że dalej w to się da grać. I to jest bardzo bolesne, Radek. Robisz to po to, żeby mnie skrzywdzić. Prawda? Zarówno na PC, jak i na Xbox One gra dostępna jest, więc użytkownicy tych sprzętów mogą sobie pograć. Jak widać, użytkownicy ostro polecam. Smartfonów mogą pograć. Polecałem w zeszłym roku, kiedy się tym jarałem bardzo mocno, kiedy wyszła Juggernaut Edition. Teraz jaram się dalej. Warto też zagrać z kimś. Aczkolwiek to jest bardziej singleplayerowe przeżycie niż grupowe. Tam co-op jest, ale ten co-op jest taki troszeczkę... podobno, wiesz... Znaczy jest tak, że zawsze klient, ten główny host jest jakby... To jest jego baza i tylko jego baza się rozwija, a gracze, którzy się dołączają, mogą tylko jakby pomagać, a nie mogą sami sobie coś budować. To jest nasza baza, to tak już do brzegu, dopływając... I my ją schajcamy tutaj. Fopa. Nasza baza, nie ruszamy się z tej bazy, żeby za tydzień spotkać się z wami znów, ale będziemy mieć wyjątkowego tutaj co-hosta kolejnych odcinkach. Bo to już będzie ten moment. Te grudniowe, to podsumowanie. Grudniowe. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński, to dziękuję. Zawsze jest przyjemność i tym razem też to była wielka przyjemność. Dla mnie taka odrobineczkę większa. 3 na 5? 5 na 7.